danie sobie tego, co próbuje uzyskać poprzez na przykład toksyczne relacje. Tutaj mam na myśli, że one stają się toksyczne dlatego, że my, powiedzmy, jesteśmy w relacji po to, żeby kompensować sobie brak poczucia bezpieczeństwa. Bo nie mieliśmy tego w dzieciństwie. I my uważamy, że mając partnera, który deklaruje nam słownie przeważnie, że jest z nami, że nas kocha i tak dalej, dla nas to wystarczy, bo my potrzebujemy tych zapewnień słownych. I często nie zwracamy zupełnie uwagi na fakty, na wartości danej osoby, czyli na zachowania. Bo nasz mózg tak bardzo chce doświadczyć tej miłości, że tworzy sobie pewnego rodzaju obraz tego człowieka na samym początku. Bo najczęściej na początku doświadczamy bardzo dużo akceptacji i dobra z drugiej strony. To był darmowy fragment mojego kursu. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka i chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię do kliknięcia w link, który znajduje się w opisie filmu. Następnie zarejestruj się na platformie, gdzie otrzymasz pierwszą darmową lekcję. Zapraszam serdecznie.